Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj prezent od Mateusza, oczywiście do zwrotu. Victoria Wax Quick Detailer. Pierwsza zabawa z tym produktem. Nigdy go wcześniej nie otwierałem, nie wąchałem. O, zobacz co tu się dzieje. To rozumiem. To jest zamknięcie. Nie ma opcji, żeby ktoś tutaj coś wykombinował. Ja pierdzielę jak zamknięte. Ale jazda, muszę iść po nożyk. Piękna sprawa. Pozdrawiam Niunię. Miałem przyjemność być na woskowaniu z ekipą Krupa na FB chyba, tak? Na woskowaniu, tak. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Pojechałem tam pobrylować, a jak wiadomo, księciu nie może być tylko jeden. Także tu w stronę Niuni. Wszyscy, którzy tam byli, wiedzą o co chodzi. Pozdrawiam cię serdecznie. Słuchaj, zapach. Fantastyczny. Fajny, ale taki oblatany. Co on mi przypomina? Nie wiem, co mi przypomina, ale przyjemny. I teraz tak. Co? Mikrofibry. Od szwagra. Chcę zobaczyć, jak się będzie nimi pracować. Te są już... Te prane? Nie, te nie są jeszcze prane. Ta jest świeża. Bo są bardzo mięsiste, słuchaj. Się już nimi bawiłem. Teraz tak, na aucie. Tutaj nie ruszamy. Mam nadzieję, że nie zdąży popadać. Ta strona do objechania, ogólnie dookoła do objechania. Nie mam kiedy, kurczę, słuchaj, położyć wosków powłok. Tutaj siedzą powłoki, tutaj siedzi tak powłoka, tutaj siedzi Gion, Kencode Evo, bomba, tu zdech, Kencode. Co lepsze, Leica jeszcze siedzi. Ta jedynka, ta one, tak, chyba tak, to była ta szybka powłoka. A tutaj nie ma nic, tutaj po prostu ładuje. No dobra, to co? Lecimy. Zobaczmy, pierwsze rozprowadzenie. Ciekawy jestem. Jakby troszeczkę mało, nie. Spoko. Ale poślizgi, o człowieku. Ale poślizg. O panie. No dobra, lecimy dalej. O kurczę. Dam go trochę więcej, bo mikrofibra jakby nie była, ciągnie mnóstwo. Ale fajne są te mikrofibry. One są takie bardzo mięsiste, naprawdę. Bardzo mięsiste. Słuchaj, i to jest właśnie Quick Detailer. Zobacz. Rozprowadzam sobie. Tu jakieś zacieki były i zebrało. Świeże oczywiście, po myciu. Żeby nie było. O ja, ale poślizg. O człowieku. Tak naprawdę to ja tutaj nie mam co robić. I to jest Quick Detailer. A gdzieś ostatnio na tym... Ostatnio. Tak, dzisiaj czytam na Kosmetyka Aut. Nie wiem o co chodzi dziadzi, że z Autograph ten safir mu nie siedzi. No nie siedzi, no. No glut totalny. Fakt. Nie, on jest do wypracowania, ale tak, walisz na ściechę kawałek, jedziesz tą suchą mikrofibrą po lakierze, tu mam całą mikrofibrę, rozprowadziłem, zapominam. Quick Detailer. Właśnie. Tamten to w ogóle z Quick Detailera moim zdaniem za wiele nie ma. Bliżej mu do Kickwaxa. Także no, ewentualnie jakiegoś silancika, a mierzenie tam jeszcze niektórzy, bo test trwałości, proszę was, kurde no. Zostawmy, jeżeli chodzi o trwałość, miejsce dla innych produktów, które rzeczywiście do tego służą. No. A i tak ci, co smarują tym autografem, to i tak co mycie jadą. Więc tutaj no, takie pytania, ile posiedzi? Dwa badyle, tyle. Ale się tym pracuje. Kurczę, super, dziękuję bardzo. No. I zobacz. Wydajność mikrofibry, zajebiste, naprawdę, do past, zajebiste, do wosków, bardzo fajne, do
Quick Detailerów bardzo fajne. Do Sealantów bardzo fajne. Dlaczego? Bo sobie go ją odwracasz. Zobacz, co jest grane. I masz krótki włos, tak jak ja mam te od miejscowego szamana. I jedziesz w drugą stronę. Załapałem wodę. I luz totalny. Produkt, jak złapie wodę, nie przeszkadza mu to. Ale się tym pracuje, słuchaj. Szkoda, że nie ma słońca, przepraszam. Szkoda, że nie ma słońca. O kurwa. O ja, zobacz na ten butnik. O ja, mokro. Jakby było słońce, pewnie byłoby bardziej w... Ale tu jest mokro. Powiem tak. Połysk przypomina mi wosk od, co to było, wersja limitowana, Enzo? Albo Classic Wax, co to było, 11 numer miałem, chyba Enzo, kurde, nie pamiętam, pojawią się napisy, jeżeli nie zapomnę. Słuchaj, praca tym produktem, najwyższy level, połysk, rewelacja, rozprowadzenie, rewelacja, odparowywanie, bomba. Woda mu nie przeszkadza. No dobra, to co? Lecimy dalej. Tu gdzieś na pewno złapię wodę. I tu się pobawimy. Zmieniłem stronę mikrofibry. Mam nadzieję, że mi się GoPro nie wyłączy, bo tam było chyba 26 minut filmu. Mam nadzieję, że się wyrobię. Tu pstrykuś, pstrykuś. I teraz tak, na początku to rozprowadzenie jest trochę oporne. Ale wiesz dlaczego? Bo jest gęsta mikrofibra, ona ciągnie niesamowite. Już. Słuchaj, ja tu w ogóle nie wiem, po co ja tutaj to docieram. Ale pierdzielnięcie. O panie. Poślizg. I ten panel naprawdę wymaga już pielęgnacji. To nie jest tak, że on jest w stanie idealnym. Jest taki troszeczkę chropkowaty. Tu mam trochę wody i osadów po wodzie. Zobaczmy. Jak to zbierze. No, takie świeże osady zbiera skórkowaniec. Dobrze. I co? I druga strona. I się błyszczy. Super. Naprawdę zajebisty. Teraz tak, krótka strona mikrofibry. Będę chciał zobaczyć, jak zachowuje się na krótkiej stronie. I do tego posłuży mi przedni prawy błotnik. Z tego względu, że tu nic nie ma. Przepraszam, że nie ma słońca i słabo widzisz, ale... Kurczę, no jest zachmurzone, zobacz, no już wieczór, godzina 19, za chwilę będzie film Dzień z życia dziadzi, jak montowałem sobie skórki do auta. Lustereczka pięknie współgrają, zobaczmy krótkim te. Tak, i tutaj mogę powiedzieć, że rozprowadzenie nie jest cudowne, brakuje takiego troszeczkę poślizgu, ale nie walczymy z produktem. Odwracam i tu już i tu... Mam wrażenie, to jest produkt, żeby go tylko rozprowadzić i zostawić. Ale zajebiście, ale poślizg, słuchaj, połysk. Nie no, jest moc, naprawdę zajebisty. Super, podoba mi się. Kolejna rzecz. Tu nic nie siedzi. Odwracam. Rozprowadzam na szybie. Ty, no i on odparował, już. Wieczór. Niecałe 20 stopni, już. Ty, słuchaj, ja tu nie mam co robić. Kurde. Chciałbym go dotrzeć, ale bomba. I to jest właśnie Quick Detailer. I już. I to mogę nazwać Quick Detailerem, a nie jakiś autograf Safir, który jest glutem, robi dwie ściechy. No właśnie. I takie zabawy lubimy, kurczę. No, także no, przepraszam, ale no ja... Jak ktoś mi mówi, że tamten produkt jest fajny. On nie jest zły, oczywiście, że jest fajny, ale nie mówmy, że jest taki, kurczę, idiotoodporny, że wypracowuje się super. No, no nie, no, no nie, no nie. Jest milion lepszych produktów, kurczę, które naprawdę są przyjemne w pracy. I ostatni panel, czyli tak. Zobacz, rozprowadzam. Poczekaj i chcę zobaczyć, co będzie. I nie ruszam. Czy on skurczy, byk sam od... No słuchaj, on znika. Nic po sobie nie zostawia. No jakby to było, nie wiem, w dzień, to tak naprawdę jest moment. Słuchaj, znika, nic nie zostaje. Zostaje połysk. Odwracam. Słuchaj. Zobacz, dwoma paluszkami jeżdżę już. Ja pierdzielę. No wiedział, co mi daje. Wiedział, co mi daje.
Mateusz, dobrze pamiętam, aż sprawdzę w telefonie, przepraszam. Ale ja mam, zobacz, jak ja mam zryty beret. Niunia mi przypomni na pewno. Ale ja mam zryty beret. Mam jeszcze jeden produkt tej firmy od Mateusza. Mam nadzieję, że to Mateusz, tak? Że nie pomyliłem. Kurczę, bo ja to z imionami mam. O. O. Widziałeś? Kurczę, chyba tak, chyba Mateusz. Jeżeli nie Mateusz, no to przepraszam. Dobra, jeszcze przód sobie liznę, bo z tego względu, że jest zajebiście. O, na piano, tutaj właśnie. Wiem, co zrobię. Słuchaj. Tu jest mnóstwo zakamarków. Przepraszam, że w ten sposób. Chcę zobaczyć, jak on mi się dotrze skurkowany. Tam, gdzie nie dojdę, czy on odparuje. No tutaj to jest przeprawa niezła z tym piano. Teraz co? Teraz do środeczka. No, fibry są zajebiste, naprawdę. Polecam. Fajnie zapakowane w papierowej takiej tekturowej. Widzisz, wyprałem sobie, chowam z powrotem i z głowy. Aha. Ale on skurkowany odparowuje. To, co nie dotrę, słuchaj, znika. No się prosi, żeby całe auto strzelić, ale nie mogę, no. Nie mogę, bo na powłokach też testuję produkt. Ty, tu już znikło. Nie, no bomba, no. No bomba, no. Tutaj przetrę już, żeby nie było. No dobra. Fantastyczny połysk, fantastyczna aplikacja. Słuchaj, tu przedniego zderzaka nie będę marnował produktu, bo albo położę. Bo on jest do malowania. Czego pola kieruje kiedykolwiek? Nie wiem, kurde. Słuchaj, brakuje mi na wszystko czasu. Ale, no nie, no. No siedzi to, słuchaj. Szczególnie ten błotnik jest taki nasycony. Kurde. Ja już wyobrażam sobie, jak to siedzi na woskach. Jak się kończy, powiedzmy, jakiś wosk albo uzupełnienie. Musi być naprawdę bajecznie. I tu, słuchaj, przetrę i nawet nie docieram. Zostawię, niech sobie odparuje. I tak będzie ślisko, i tak będzie ślisko. No dobrze, słuchaj, no co, no. Albo dobra już, bo to tak. Tak jakby nieskończone, nie? No właśnie. Świetnie. Słuchaj, nie chcę marnować produktu. On i tak idzie do zwrotu. Oczywiście, zaraz go tu pięknie wypstrykam do środeczka. Elegancko. Zamykam produkt. Cyk. Nie tu. Zachowuj się. Też nie tu. To miało być tu. Tak to było. A to tu. I torebeczka. I wróci do kolegi. Teraz tak. A, nie będę chował. Co do produktu. Zajebisty. Tak jak widziałeś. To jest mega bezproblemowy produkt. Zamykasz oczy. Kładziesz i nie docierasz nawet. A jak dotrzesz, to fajnie. Nie dotrzesz, to też dobrze. Zajebisty. To jest typowy Quick Detailer, który daje zajebisty połysk. Fantastycznie się... Znaczy aplikacja, on stawia trochę opór. Dać go trochę więcej, rozprowadzić i później już tak naprawdę... Kurczę, no... Docieranie to jest proforma. Tak, dotarł. A, tylny zderzak jeszcze. Kurde, no szkoda. Ajajajajaj, ale już... Nie, już nie będę katował. Położę coś innego. Rewelacyjny produkt. Dziękuję bardzo, że umożliwiono mi, dano mi przyjemność popracować nim. Naprawdę fenomenalnie. Szkoda, że nie ma słońca, bo czuję, że trochę by wgniotło. Co jest fajne, zebrał mi delikatne takie osady po wodzie, świeżuteńkie. Przed chwilą myte, one nie zdążyły dobrze przyschnąć. Naprawdę fajnie je zebrał. Fajnie je zebrał. Czy przyciemnia? Nie wiem, bo nie nakładałem taśmy. Możliwe, że i przyciemnia, bo to uderzenie rzeczywiście... Ono jest trochę takie mokre. Jest takie trochę mokre. No mówię, przypomina mi ten wosk. Kurczę, to był chyba Enzo. Chyba Enzo. Enzo? Enzo? Możliwe, że Enzo. Classic Wax to była ta akcja promocyjna, wersja limitowana niby, a można go już kupić normalnie. No tak to działa u nas. Dobra. Bardzo fajny produkt. Rewelacja. Naprawdę. Jako Quick Detailer to jest w ogóle miazga. Jeżeli chodzi o wydajność, to jest najwyższy level. Tak jak widziałeś, kilka psiknięć na fibrę z tym atomizerem, który daje mega mgłę. Panel i zapominasz. Połysk fenomenalny. Szyby uwielbia. Na szybie to odparował moment. W ogóle sprawdzimy hydro. Na szybie, właśnie. Wezmę mikrofibrę, żeby ją od razu zmyć.
zmyć te krople. Zobaczymy, czy w ogóle daje jakąś hydrofobowość w miarę normalną. Ludzie się tym jarają, bo jest to fajne, jakby nie było. Tu nie było żadnego zabezpieczenia. Proszę. Pięknie. Zjazd. O, i zjazd, i wszystko jest. No to wszystko mamy to, co byśmy chcieli. To, co by nam się wymarzyło. Jedna strona mikrofibry, druga strona mikrofibry. I zapominamy. Kurczę. Odparowuje. Idealnie. Znika. Dobra. Tak jak widać, i kropeleczki, i połysk, i aplikacja na najwyższym levelu. No dobra, pozdrawiam ekipę z grupy Nawoskowani. Dziękuję za produkt. Fenomenalny. Fantastyczny zapach, fantastyczna aplikacja. Docieranie to już jest w ogóle błahostka. I jeszcze czarne unie, jak to usiadło. No jak mogło usiąść? No bardzo ładnie usiadło. Szkoda, że nie ma słońca, co? No dobra. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć! It's baby time.